Zostawiamy za sobą Karpaty, krajobraz się wypłaszcza, następny przystanek Bukareszt. Dotarliśmy właśnie do naszego mieszkania w Bukareszcie i zaraz pokażę Wam, jak tym razem będziemy mieszkać. Wchodzimy sobie z klatki schodowej. Mamy taki mały korytarz. Zaraz za nim jest szafa. W szafie jest ukryta jedna pralka. W drugiej części jest lodówka, mikrofala, ekspres do kawy i czajnik. Tu jest taka mała kuchnia, dwa palniki. Tu jest druga pralka, śmietnik, zlew, nasze główne pomieszczenie, jakieś szafki, łóżko, TV. W ofercie wyraźnie podkreślali, że jest tutaj darmowy Netflix i widoczek przez okno mamy taki. A łazienka wygląda tak. Też jest całkiem ładny widok z łazienki, z okna. A mała, ale w porządku. Ten budynek w ogóle jest dość stary, ale pokażę Wam jeszcze windę, bo to jest hit. Jest ona dość mała i patrzcie na podłogę. Przyciski co prawda są nowe, ale ostatni raz tak klaustrofobiczną windą jechaliśmy. A, bo są bezpieczniki takie, że jak się nie domknie drzwi, to nie jedziesz. Ostatni raz tak klaustrofobiczną windą jechaliśmy w Budapeszcie, który nam się bardzo często myli z Bukaresztem. To samo miasto. Pierwsze wrażenia z Bukaresztu są takie, że czuć, że jesteśmy w trochę innej części Rumunii. Tu jest taki klimat bardziej południowego chaosu. Nie wiem, jak to inaczej ująć. A zobaczycie pewnie na następnym filmie bardziej. Już kibice z Krajowej już jadą na stadion, a my czekamy na przystanku. Dotarliśmy pod Arenę Narodową w Bukareszcie. Współgospodarza tegorocznego Euro 2020/2021. Na godzinę przed meczem jest tu spokojnie. A biorąc pod uwagę jakby skalę, prestiż tego meczu, no gra zeszłosezonowy drugie miejsce, zwycięzca sezonu zasadniczego z trzecią drużyną ligi, także taki dość topowy mecz. Na Arenie Narodowej szykuje się mecz drugiej z trzecią drużyną poprzedniego sezonu w drugiej kolejce ligi, a obok na Orliku można sobie pokopać piłkę i jakby ten mecz jest totalnie gdzieś. Tu mamy jeszcze paradę panów na koniach. A ze stadionu już słychać gwizdy. Drużyna Uniwersytetu prawdopodobnie właśnie wyszła na rozgrzewkę. Stadionik prezentuje się elegancko. Można kupić tylko bezalkoholowe napoje. Co w sumie jest spoko. Niestety. Nie, no jest tu całkiem spoko. Ludziom po piwie często odwala. Jak go jest za dużo, a się nie umieją zachować, to zdecydowanie lepiej, że tych alkoholowych napojów nie ma. W ogóle siedzimy w sektorze gości Uniwersytetu Krajowa. Tam po drugiej stronie siedzą kibice FCSB, bo nie mogę tego nazwać Steaua Bukareszt. Jeśli chodzi o Steaua, ta historia jest dość skomplikowana. Parę lat temu przejął ją milioner, a tam też długo był spór pomiędzy klubem a wojskiem, dlatego że wojsko miało prawo do legalnej nazwy klubu, czyli do nazwy Steaua. I teraz jakby kontynuatorem tej starej Steaui jest FCSB, które gra na stadionie w pierwszej lidze, a Steaua, drużyna wojskowa, zaczęła rozgrywki od poziomu czwartej ligi rumuńskiej. I generalnie jest to dość dziwne i dość skomplikowane. Są w tym momencie tak jakby dwie Steaui, bo wszyscy podają, że oficjalna Steaua to jest ta, którą widzicie na stadionie, w czarnych koszulkach na drugiej połowie, a ta, która gra w czwartej lidze, no to jest Steaua. A ci niby mają ich puchary, a tamci mają prawo do nazwy i do wizerunku poprzedniego herbu. Ogólnie wielka rozpierducha. Trochę tak jakby do Legii Warszawa dzisiaj przyszło wojsko i powiedziało: słuchajcie, nie możecie nazywać się dalej Legia Warszawa, bo Legia to jest nasza nazwa. Co jeszcze warto powiedzieć, to w latach 70. Steaua Bukareszt jeszcze jako klub wojskowy wygrała dawną Ligę Mistrzów, Puchar Europy. I była to ostatnia drużyna, która wygrała, ostatnia albo w ogóle jedyna drużyna, która wygrała Ligę Mistrzów, grając tylko zawodnikami ze swojego kraju. Wtedy w Steaua grali sami Rumuni.
No i byli oni w stanie ich zwyciężyć. Natomiast no, sport w blokach wschodnich rozwijał się do pewnego, w bloku wschodnim rozwijał się do pewnego czasu. Później jak w sport weszły większe pieniądze, no to automatycznie kraje z bloku wschodniego poszły sobie w odstawkę. Zachód odjechał i piłka nożna w Rumunii wygląda teraz trochę jak w Polsce. Niby, nawet nie, powiedziałbym, że obrawowo, stadionowo wygląda to dużo gorzej niż w Polsce. Niby się rozwija, niby to wszystko wygląda profesjonalnie, natomiast są dwie, trzy mocne drużyny, cała reszta, te stadioniki, kopanie się trochę poczuwa. Jeśli chodzi o bilety, to informacja o tym, kiedy jest sprzedaż biletów, pojawiała się 3 dni przed meczem. Biletów nie można kupić przez internet, tylko w kasach przy stadionie. Wejście na mecz kosztuje 10 lei, czyli jakby 10 zł. Stadion może się zapełnić w 50% tylko zaszczepieni albo przetestowani na COVID mogą na niego wejść. Przez to nie trzeba nosić maseczek. Natomiast na stadionie są pustki, jakby nie patrzeć. Na stadion może pomieścić 60 tysięcy ludzi. Myślę, że tu jest koło 5, może 8. Górne trybuny nie są nawet otwierane. Przepraszam za zbliżenie na twarz, ale po prostu jakbym trzymał ją dalej, to nie byłoby mnie słychać, bo echo po stadionie niesie się bardzo. Ale według Google'a piłka nożna to najpopularniejszy sport Rumunii, więc chyba tu jest syndrom trochę tak jak w Polsce. Ludzie chcieliby w to grać i chcieliby mieć tę dobrą drużynę, no a wychodzi później jak zawsze. Swoją drogą w drużynie z Cieły występuje znany z polskich boik Zdenek Ondrasek. Pozdrawiamy serdecznie, chociaż w pierwszym meczu podobno się nie popisał, więc zobaczymy, czy dzisiaj wybiegnie na boisko. Niezależnie od tego, jakie to będzie widowisko, stadion jest naprawdę niesamowity. Klasa światowa, wow. Ogólnie o tej lidze ciężko znaleźć dużo informacji. I na przykład na początku myślałem w ogóle, że Stiela FCSB jest zwycięzcą zeszłego sezonu. Natomiast okazało się, że oni wygrali jakby rundę zasadniczą. Ale później mają coś takiego jak kiedyś w Ekstraklasie, że sezon dzieli się na dwa punkty, na dwie grupy, a może dalej to mamy w Ekstraklasie. I po prostu grają ze sobą w grupie mistrzowskiej, w grupie spadkowej. I w ten sposób właśnie CFR Cluj zostało mistrzem Rumunii w zeszłym roku. FCSB skoczyło na drugim miejscu, a Uniwersytata na trzecim, dzięki czemu FCSB i Uniwersytata grają w rozgrywkach, w eliminacjach do Pucharu Konfederacji, Konfederacji, a CFR Cluj w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Natomiast ciekawe jest to, że Asi wyrzucili pomadkę i monety, ale już na przykład nie ma problemu, żeby wnieść zapalniczkę i odpalić sobie peta na stadionie. Jakby nie widzę tu logiki. Dajcie mi mój hajs. Boiska. Kibice gospodarzy już odpalają petardy hukowe i może zaraz się okazać, że mecz zostanie przerwany. Asia znalazła sobie doskonałe miejsce, ma Doritosy, piwko, spokój, tylko czeka, aż mecz się skończy. Napisane Joanna Wrejsa Eu Sotiamea. Czy ktoś właśnie chyba oświadczył się? Joannie, tak. Jakieś Joannie. 3-0 do przerwy prowadzą gospodarze. Goście stracili 3 zawodników, przez to ludzie musieli zrobić zmiany. Wydaje się, że mecz jest pozamiatany. Na sektorze gości, w którym jesteśmy, zrobił się trochę dym i chcieliśmy zapytać, czy możemy stąd się przenieść do innego. Ale okazuje się, że niestety no, pan w kasach sprzedał nam bilet na sektor gości i nie jest możliwe teraz przeniesienie się gdzie indziej. Także mam nadzieję, że do końca meczu raczej będzie już spokojnie, bo nie powinno się tu nic zmienić. Próbujemy sobie właśnie zasiąść przetłumaczyć napis kibiców Stieły. Voisum tetis tinta, voisum tetis tinta. Wyszło nam coś takiego, nie jesteśmy do końca pewni, czy o to chodziło miejscowym fanom. Pouczające. 89 minuta, wynik 4-1, druga połowa raczej plażowa. Generalnie niewiele się działo. Trochę sobie pokopali w poprzek boiska, dwie dobre akcje, dwa gole. O teraz akurat całkiem może groźnie wyglądający strzał.
ale chyba bramek już więcej dziś nie zobaczymy. Sporo kontuzji, co jest pewnie pokłosiem, no niestety, covidowych obostrzeń. Obie drużyny grały w czwartek w eliminacjach do Ligi Konferencji i będą grały w czwartek znowu, więc pewnie już się oszczędzają. Widzę, że znowu kolejny z zawodników doznaje kontuzji i to może być koniec tego meczu dla niego. Tak jak mówię, w drugiej połowie raczej piknik. Pierwsza była dość intensywna, z małą zadymą tutaj na sektorze. Natomiast wszystko raczej przebiegło w spokojnej atmosferze. No ja jestem w niebo wzięty, tak dawno nie byłem na stadionie, że po prostu pójście i obejrzenie piłki na żywo gdziekolwiek jest dla mnie teraz dużą atrakcją. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś uda się odwiedzić boisko. I tyle. Jeśli podobało się trochę mniej, bo obejrzeliśmy i pewnie po błędzie w kasie kupiliśmy bilet nie na ten sektor. Na neutralne kupiliśmy bilety na sektor gości. Pan chyba zrozumiał, że jesteśmy przyjezdni i po prostu dał nam sobie na bilety na sektor przyjezdnych. Średnio mówił po angielsku, a był tylko jeden. Następnym razem po prostu będziemy starali się wybrać bardziej uniwersalne miejsce. No i tyle, kończymy tego vloga. To była dość intensywna niedziela, jutro poniedziałek, trzeba wstać do pracy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie chce mi się już wyjmować kamery, ale Asi się już też uprawił humor, bo przy wyjściu odzyskała tam, gdzie odłożyła swoją pomadkę i swój odkazat do. Tylko hajsu mi nie oddali. Co zrobić? Pa, pa.